tygodni odbywałem się cyklicznie na Wydziale Transportu Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Chodzi o dzień z pracodawcą, dzień otwarty naszego wydziału. Jesteśmy szczęśliwi, dlatego że jest to dzień, w którym możemy zaprezentować przede wszystkim współpracę z przemysłem poprzez stoiska, które prezentują firmy z szeroko rozumianego obszaru transportu. Ale przede wszystkim też cieszymy się, dlatego że będziemy gościć około 400 uczniów szkół średnich. To jest dla nas bardzo ważne. Liczymy na to, że będą to przyszli studenci naszego wydziału. Czuję się świetnie na uczelni. Wybrałam je właśnie dlatego, że atmosfera jest bardzo zadowalająca. Są świetni wykładowcy i świetni koledzy. Naprawdę bardzo fajnie się tu czuję, jak w takiej rodzinie. Wykładowcy są super pomocni i dużo też do firm jeździmy różnych, na przykład na warsztaty takie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Praca później tam, co się tam robi. Każdy może sobie wybrać też dzięki temu, no, gdzie chce pójść na przykład na praktyki. Jesteśmy bardzo w ciągłym kontakcie, ścisłym bym powiedział, z pracodawcami. Oni nam też zgłaszają swoje potrzeby, gdzie widzą, no nazwijmy to w pewnym sensie może braki, gdzie ta kadra jest potrzebna, gdzie ta praca jest praktycznie od razu. Zawsze się interesowałem motoryzacją i znalazłem właśnie na stronie Wydziału Transportu informację, że mamy tutaj katedrę budowy pojazdów samochodowych. I chciałem zobaczyć, jak to wygląda, więc przyszedłem tak w sumie, żeby zobaczyć i spodobało mi się, już zostałem. Mamy dużo zajęć, gdzie się faktycznie bawimy samochodami, gdzieś tam jakieś testy i tak dalej. Symulatory samochodowe, symulatory lotnicze, na przykład symulator szybowca. Do tego napędy wodorowe, na przykład w kolejnictwie. Do tego, szanowni państwo, diagnostyka samochodowa, no taka oparta o poważną elektronikę, bym powiedział. Dzisiaj no, na tym polu bardzo dużo się dzieje, brakuje specjalistów w tej branży, a my również też takowych kształcimy. Na Wydziale Transportu Inżynierii Lotniczej mamy 10 szkół naukowych. Oni dzisiaj przedstawiają wyniki swoich prac, zarówno tej działalności w ramach kół naukowych, jak i PBL-i, które tutaj realizujemy. Mamy symulatory, które oni opracowywali, mamy różne stanowiska, które wykonali. To jest doskonały dowód na to, dla tej młodzieży też, która tutaj dzisiaj ze szkół przybędzie, dowód na to, że studia mogą być ciekawe, że można rozwijać swoje zainteresowania i pasje. We'll be right back.